Chcę teraz Państwu, jak już powiedziałem, pokazać kilka materiałów, które zostały przez zespół parlamentarny przygotowane. Takie proste, może zacznijmy od tego, jak naprawdę wygląda to miejsce, jak naprawdę wygląda obraz tej tragedii. To jest 1/3 tylko całego obszaru katastrofy. Tak, gdzie leżą największe szczątki, największe części samolotu. Ale jak Państwo łatwo zauważycie, poza tymi 10 czy 11 wielkimi częściami, tam jest ponad 1000, więcej niż 1000 drobnych odłamków, na które rozpadł się ten samolot. Macie to Państwo tutaj zestawione wraz z makietą, wraz z zestawione z wielkością tego samolotu. Tylko takie spojrzenie uświadamia nam, że to była katastrofa, w której dominowały odłamki czasami wielkości dłoni, czasami wielkości ręki. Jak to się działo? Jaki był kolejny przebieg wydarzeń? Spróbujemy to Państwu pokazać. Jeżeli pozwolicie, momenteczkę. Więc to się otworzy, miejmy nadzieję, że tak. Świetnie. No, to niestety, obawiam się, nie obejmuje, może to się powiększy. To, proszę Państwa, co oglądacie, to jest zapisy dokładniej działania poszczególnych systemów tego samolotu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że lektura tego, czy analiza, zwłaszcza w tak skrótowej i szybkiej formie, nie jest prosta. To jest analiza skrzynki parametrów lotu. Tam było bardzo wiele różnych rejestratorów, a nie będziemy teraz tego wszystkiego analizowali, zwłaszcza, że jak wiecie, wszystkie są w Rosji. Zarówno te polskiej produkcji, jak i rosyjskiej produkcji, wszystko wzięli Rosjanie, a dokładnie wszystko przekazał im pan Donald Tusk. I mówię to nie w przenośni, nie w przenośni. 31 maja 2010 roku pan minister Jerzy Miller w imieniu rządu pana Donalda Tuska podpisał porozumienie z Federacją Rosyjską, zgodnie z którym porozumieniem istnieje jego tekst, dysponujemy jego tekstem, jest zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo oczywiście musiało się odbyć za zgodą i premiera, i ministra spraw zagranicznych, i zgodnie z tym porozumieniem czarne skrzynki mają pozostać w Federacji Rosyjskiej. Czarne skrzynki mają pozostać w Federacji Rosyjskiej. Ja wiem, że pierwszym naszym odruchem jest skoncentrowanie uwagi na niesprawiedliwości i takiej dominującej niesłusznej działalności Federacji Rosyjskiej, która po prostu zawłaszczyła polską własność. To jest bezsporne. To jest bezsporne. Ale jest też bezsporne, że bez aprobaty i zgody pana Donalda Tuska nigdy by się to nie mogło stać. Bo to był obszar zgodnie z prawem międzynarodowym eksterytorialnym. I tam poza koniecznością ratowania życia nikt nie miał prawa wejść bez zgody państwa polskiego. Tak jak nikt nie ma prawa wejść na teren ambasady. Ale ta zgoda została w formie umowy międzynarodowej udzielona. I ta zgoda jest po dzień dzisiejszy udzielana. Czasami w telewizji słyszymy, jak wiele wysiłków robi od mniej więcej 3 miesięcy rząd pana Donalda Tuska, żeby odzyskać wrak. No to niech wypowie tę umowę najpierw, którą podpisał 31 maja 2010 roku, bo ona wiąże państwo polskie w wymiarze międzynarodowym. Panie premierze, niech pan wypowie hańbiącą umowę, na podstawie której oddał pan dowody Rosjanom. Niech pan ją wypowie. Otóż skrzynka parametrów
lotu, która była w Polsce odczytana, ponieważ była przez polskich konstruktorów zrobiona, przysłano ją, to jest, przywieziono ją tutaj, a pod, no, pod konwojem z karabinami żołnierzy Federacji Rosyjskiej, tak. Tutaj odczytano pod Warszawą i zostawione w Polsce, w kopii, ale oryginał wzięto z powrotem do Moskwy. I my mamy kopię własnego zapisu, kopię. A oni mają. Otóż co więcej, tej kopii nikt nigdy nie analizował. Pierwsza analiza to jest ta, którą Państwo widzicie. Analiza dokonana przez zespół parlamentarny, koło parlamentarnego przyczyniła się do tej analizy. Ja wam Państwu pokazuję z dwóch powodów. Najważniejszy to jest tutaj w tym fioletowym, znaczniku pokazany. Otóż jak Państwo widzicie, mniej więcej tu mamy tak zwaną pancerną wrzozę, a w tym miejscu zaczyna się awaria silnika. Ona się zaczyna mniej więcej 40 metrów przed brzozą. Brzoza nie miała nic z nią wspólnego. Zarówno dlatego, że awaria zaczyna się wcześniej, jak i dlatego, że ten samolot, to ta fioletowa linia pokazuje, to jest trajektoria lotu, leciał dużo ponad tą brzozą. Tu jest brzoza, tutaj jest samolot, gdy mija miejsce brzozy. A tu, proszę Państwa, gdzie pokazują też ten żółty kolor, a tu zaczynają się dźwięki, które eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie nazwali dźwiękami, które przypominają przesuwanie się przedmiotu. Tu rozpoczyna się tragedia samolotu. W tym momencie to jest jeszcze dalej, od brzozy, nawet niż awaria silnika, która zaczyna się 40-50 metrów. To jest jakieś 150 metrów przed brzozą, kiedy mamy do czynienia w skrzynce parametrów lotu o sygnale wskazującym na to, że zaczyna się tragedia. Dlatego postanowiłem Państwu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe, zwłaszcza na chybcika, z tym się zapoznać, pokazać to, bo powtarzam jeszcze raz, nikt poza zespołem parlamentarnym nawet nie raczył się na tym pochylić. Nawet nie raczył tego, sięgnąć do tych parametrów. Nawet nie raczył ich zanalizować. I to jest najbardziej upiorne w całej tej sprawie. Mieliśmy ideologię pancernej brzozy. Mieliśmy ideologię pijanego generała. Mieliśmy i mamy po dzień dzisiejszy skupioną nienawiść na polskim prezydencie. Ale tych ludzi, którzy podobno zajmują się badaniem tragedii lotniczych, nic nie zmusiło moralnie, żeby sięgnąć do tych danych i spokojnie je zanalizować i wyciągnąć z tych danych technicznych, fizycznych, zapisanych, żeby spokojnie wyciągnąć z tego wnioski. Jedną z najbardziej upokarzających rzeczy dla mnie jako dla Polaka w tej całej sprawie jest nieprawdopodobna pogarda dla nauki, pogarda dla faktów, pogarda dla zbadania tego, co się stało. Ja mogę to uzasadnić. Ja mogę to uzasadnić chyba tylko tym strachem, który wciąż wyziera z oczu pana premiera Donalda Tuska. Bo nic innego nie jest nie uzasadnia tego, żeby podstawowe fakty nie zostały zbadane. Pan Rzepa, pułkownik Rzepa w znakomitym, wielkim filmie, a pani Anity Gargas tłumaczy się tym, że Rosjanie mu nie pozwolili zbadać tego wraku. Może mu nie pozwolili. Chcę przypomnieć, że jest porozumienie, zgodnie z którym mieli prawo i obowiązek dokonania oględzin tego miejsca. A świadectwo pana doktora Książka, który był przy sekcjach i na pytanie o to, co robili wtedy polscy prokuratorzy, zeznaje, siedzieli na górze, piętro wyżej. I nikt z nich nie szedł do sal sekcyjnych. Wielokrotnie, zarówno w filmie pani Anity Gargas, jak i tydzień temu na posiedzeniu zespołu parlamentarnego,
to świadectwo, to zeznanie zostało złożone przez pana książkę. Otóż analiza skrzynki parametrów lotu w sposób bezsporny pokazuje, że tragedia zaczęła się wcześniej i nie miała związku z tą brzozą. Jak mówiłem, mamy też opis tej brzozy tego dnia, 10 kwietnia i wiemy, że nie była ona złamana na żadnych 5 metrach. Teraz, jeśli Państwo pozwolicie, pokażę Państwu drugi materiał, który ma olbrzymie znaczenie ze względu na to, że jest to nałożenie. Że jest to nałożenie na mapę tamtego terenu danych, jakie uzyskaliśmy od prokuratorów rosyjskich, danych, które nie są żadną straszliwą tajemnicą. Te dane od początku posiada polska prokuratura, te dane od początku posiadał pan Jerzy Miller, te dane oczywiście posiada także pani Anodina. Te czerwone obszary, które tutaj Państwo macie naniesione, to są obszary szczątku samolotu odnalezionych pierwszego dnia w godzinach między 14 i 22 przez prokuratorów rosyjskich i poświadczone zdjęciami, które oni dokonywali i poświadczone podpisami świadków. Brzoza jest tutaj, gdzie jest czwórka. Pierwsze szczątki zostały znalezione z samolotu mniej więcej 10 metrów przed tą brzozą. Jak Państwo widzicie, to jest mniej więcej 800 metrów przed progiem pasa. Tutaj, tu ten obszar, to jest obszar, który nam się pokazuje jako obszar katastrofy. Cały obszar to jest blisko kilometr, w którym ten samolot leciał i się rozpadał. Poszczególne jego fragmenty uderzały w drzewa, w krzaki, w płoty, spadały na dachy tamtejszych szop, rozbijały płoty od fabryk, które tam są, niszczyły wszystko, czego dotykały. Ale większość tych szczątków i na tym polegała bardzo długo debata i problem. Większość tych szczątków to są szczątki skrzydła czy skrzydeł samolotu. Dwóch skrzydeł, ale szczątki skrzydeł. I tak było do niedawna, do 48 godzin wstecz. Okazało się, że na szosie, czyli w tym miejscu, to jest szosa, droga Kutuzowa, szosa Pieczersk, Smoleńsk. Na tej szosie, na poboczu i w głąb pobocza leży kilkadziesiąt fragmentów nie skrzydła, tylko kadłuba tego samolotu. Kilkadziesiąt fragmentów, z których najmniejszy ma mniej więcej 10 cm kwadratowych, a największy ma długość 70 cm i szerokość jakichś 20. Tu, powtarzam jeszcze raz, w tym miejscu, począwszy od szosy Kutuzowa, w głąb tragedii jest rozsiana olbrzymia ilość szczątków kadłuba. Nie szczątków skrzydła, tylko kadłuba. Pierwsze zetknięcie z ziemią samolotu jest, proszę Państwa, tu, gdzie pokazuję. Teraz jeszcze to widać, tak? Czyli mniej więcej 180 do 200 metrów dalej. Pierwsze dotknięcie ziemi. Ta sprawa w ten sposób została przesądzona. Ja wiem, że prokuratura posiada te zdjęcia od dawna. Ja wiem, że znaje także pan Miller. Ja wiem, że znają je najwyżsi dostojnicy państwowi. I wiedzą o tym, że kadłub samolotu, nie skrzydło, o którym można mówić, a dotknęło tego, a nie dotknęło, a macierzy się myli w sprawie brzozy, my wierzymy w brzozy, proszę bardzo, ale kadłub samolotu zaczął rozpadać się co najmniej 150-180 metrów, zanim w ogóle samolot dotknął ziemi.
związku z tym to jest podstawowe pytanie, na które musi odpowiedzieć teraz pan Donald Tusk. I mi jest obojętne, czy on wyznaczy pana Laska do tej debaty, czy wyznaczy kogokolwiek innego. To jest jego problem, byleby ta debata odbywała się jawnie, najlepiej w Arku, najlepiej tutaj. Wspaniale zostają odbudowywane wielkie, wielkie tradycje polskiej nauki i polskiego patriotyzmu. Bo nie ma miejsca chyba bardziej do tego predysponowanego, panie profesorze, jeżeli wyrazi pan zgodę, żebyśmy takie miejsce zaproponowali panu Donaldowi Tuskowi na debatę. Powtarzam jeszcze raz, w tym miejscu rozsiane są szczątki kadłuba. A jak słusznie mówi pan doktor inżynier Szulaciński, który całe życie strawił na badaniu eksplozji wielkich konstrukcji stalowych. Nie ma odłamków bez eksplozji. Tam, gdzie są odłamki, tam jest eksplozja. A powtarzam, najmniejszy fragment tutaj leżący to jest kilka centymetrów kwadratowych. Największy to jest kilkadziesiąt centymetrów kwadratowych. Na taki drobiazg, na taki pył został rozniesiony przynajmniej część tego kadłuba w tym miejscu, zanim samolot upadł na ziemię. On nie dlatego upadł, proszę państwa, nie dlatego się rozbił, że upadł, tylko dlatego upadł, że się rozbił. Chciałbym państwu jeszcze pokazać na koniec jedną jeszcze analizę, też, która nie jest autorstwa zespołu parlamentarnego. Zespół parlamentarny tylko był współautorem tej analizy. Tak się złożyło, że zdjęcia satelitarne były badane równolegle prawie, zarówno przez ktoś mógłby mi pomóc otworzyć tę. Rzecz warta byłaby rzeczywiście zobaczenia, ponieważ dotyczy analizy zdjęć satelitarnych, która została zamówiona w sierpniu 2010 roku przez prokuraturę. Tak się złożyło, że dostęp do tych zdjęć, a drogą kupna miał także zespół parlamentarny i też zamówił ich analizę. I obie strony uzyskały takie same wyniki. Czyli krótko mówiąc, obie strony zlokalizowały miejsca dwóch eksplozji. Chciałem państwu to pokazać z materiału, który prokuratura posiada, którym dysponuje i gdzie zaznaczyła tam na miejscu tej tragedii miejsca dwóch eksplozji. To jest o tyle ciekawe, że pan przewodniczący minister Jerzy Miller następnie wziął te diagramy, wziął te slajdy i opublikował nawet w swoim raporcie z jedną drobną zmianą. Zamiast miejsca wybuchu, zamiast miejsca eksplozji napisał miejsca pożaru. I już jest wszystko w porządku i już można pokazać każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej, nie obawiając się, że pan premier Donald Tusk będzie z tego niezadowolony, no a przede wszystkim nie obawiając się, że pan Putin będzie niezadowolony. Czy przebieg tego wydarzenia mógł wyglądać inaczej? Czy mogło być tak, że jak to opisuje pan minister Miller, jak opisuje pani Anodina, samolot po uderzeniu w brzozę przewrócił się na plecy, uderzył tą drugą stroną, rozpadł się w proch i w pył i wszyscy zginęli. Pan profesor Binienda zadał sobie to pytanie i postanowił na nie spróbować odpowiedzieć. Nie wiem dlaczego znowu nie chce odpowiedzieć niestety ten komputer. Zobaczymy raz jeszcze. Tutaj coś się dziwnego z tym dzieje. Idźmy sobie stąd. Zaraz
Spróbujemy to jednak pokazać. Bo byłoby dobrze, żebyście to przynajmniej Państwo mogli obejrzeć. To jest, proszę Państwa, wynik wielomiesięcznych prac całego laboratorium w Akron w Stanach Zjednoczonych pana profesora Biniendy. Chciałbym, żebyście mieli świadomość, my korzystamy z jego pracy, ale on także, chociaż on zaprojektował to doświadczenie, chociaż on sformułował podstawowe jego tezy i narzędzia, to wykonane to zostało przez kilkanaście osób, które pracowało przy tych obliczeniach, których efekty Państwo teraz widzicie, przez wiele, wiele miesięcy. To jest model, wzorzec tegoż samolotu w odwróconej pozycji, a przy czym jego fizyczne możliwości są techniczne, parametry są dokładnie takie same jak tu 154, który właśnie w odwróconej pozycji pod kątem takim, jak chce pani Janowina i pan Miller i z prędkością taką, jak chce pani Janowina i pan Miller, uderza w ziemię, która ma parametry dokładnie takie same, jakie miała ziemia smoleńska. Jak państwo widzicie, z tym samolotem nie dzieje się nic straszliwego. Rzeczywiście, statecznik tylny, ta wielka czerwona część z tyłu, doznaje daleko idących zniszczeń, ale nie jest zupełnie rozbity w proch i w pył, tylko część jego jest zniszczona. Jak Państwo widzicie, kokpit nie zostaje nawet rozbity, skrzydła są całe, no a oczywiście część główna tego samolotu, ta, w której siedzi największa liczba osób, w ogóle jest nietknięta. Krótko mówiąc, prawie wszyscy, jeżeli nie wszyscy, mają szansę przeżyć takie uderzenie, bo amortyzuje uderzenie ten gigantyczny tylny statecznik, który bierze na siebie całą siłę. Pan profesor Binienda, znacie go, na wszelki wypadek postanowił podwoić stawkę. I w związku z tym zrobił to samo doświadczenie w sytuacji, w której prędkość jest dwa razy większa i kąt uderzenia dwa razy bardziej ostry. I to jest, oto proszę Państwa, wynik tego drugiego doświadczenia. Powtarzam, prędkość dwa razy większa, kąt uderzenia dwa razy bardziej ostry. Ten sam samolot, tak samo, jak Państwo widzicie, statecznik zostaje w ogóle zniszczony. A także silniki, to jest osłona jednego z silników, to jest chwyt powietrza głównego silnika, też zostają zniszczone. Jeszcze raz będziemy to oglądali, żebyście mogli Państwo to spokojnie sobie dobrze obejrzeć. Również ciężkie uszkodzenia zostają dokonane w samym kokpicie. Ten kokpit, jak Państwo widzicie, doznaje bardzo daleko idących uszkodzeń, ale niektórzy piloci mają szansę przeżyć. Niektórzy mają szansę przeżyć, bo on nie zostaje rozbity do końca. On nie zostaje rozbity do końca, chociaż jest rzeczywiście zdestruowany i skrzydła są całe. Nic ze skrzydeł nie odpada, skrzydła się nie łamią, skrzydła uginają się przy uderzeniu, ale pozostają całe. To samo doświadczenie, tylko pod trochę innym kątem. Możecie Państwo obejrzeć, teraz ten samolot niejako wylatuje zza rogu, żebyśmy zobaczyli bardziej go z profilu i zobaczyli, jak się rozkładają, jak się niszczą poszczególne jego fragmenty. Powtarzam raz jeszcze, że parametry techniczne wszystkich części samolotu są wzięte wprost tu 154. On wygląda oczywiście inaczej, ale to jest fizycznie tu 154. I jak Państwo widzicie, prawdopodobnie część pilotów ginie, chociaż może ktoś ma szansę przeżyć. Na pewno większość pasażerów ma szansę przeżyć, dlatego, bo główna część kadłuba nie ulega zniszczeniu.
zniszczeniu ulega statecznik i zniszczeniu, choć też nie do końca, ulega kokpit. Główna część kadłuba jest cała. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ci z Państwa, którzy mieli szczęście nabyć wtedy, choć wiem, że to było trudno, Gazetę Polską, pamiętają to ostatnie zdjęcie pana prezydenta. Nie wiem, czy macie je w oczach. Pan prezydent na początku tego lotu wita się ze wszystkimi członkami delegacji i jest takie zdjęcie, które zresztą otwiera także ten ostatni tom raportu Smoleńskiego. On, widzimy jego twarz, widzimy całą jego postać i siedzących z tyłu po lewej ręce jest Bożenka Łojek, pana prezydenta, łatwo rozpoznawalna, zawsze miała okulary na włosach, tak, miała podniesione okulary na głowie i po tym łatwo ją poznać. Po prawej ręce pana prezydenta jest pan profesor, minister Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, a pan prezydent wchodzi. Otóż to jest właśnie ta część kadłuba, w której siedziało najwięcej pasażerów. I ona przy takim uderzeniu, gdyby ono było dwa razy prędzej leciał samolot i dwa razy silniejsze i pod dwa razy większym kątem, ono by przetrwało. Oni by żyli. Na koniec chcę Państwu pokazać rzecz, którą tutaj już w Poznaniu kiedyś pokazywałem, ale myślę, że w tej sytuacji warto, żebyście ją raz jeszcze zobaczyli, jak wyglądał ten samolot po tragedii. Jak wyglądała właśnie ta część, która przetrwała, główna część samolotu. Tam, gdzie siedziało najwięcej osób. Tak ona wyglądała po tej tragedii. Czy jest tutaj jakikolwiek związek z tym, co musiałoby się dziać, gdyby przyczyną było uderzenie w ziemię? Gdyby przyczyną było uderzenie w ziemię, ten luk bagażowy, który tutaj Państwo oglądacie, bo to jest luk bagażowy, w którym było 1300 kg techniczki, apteczki techniczne. Czyli części zapasowych, które każdy samolot z prezydentem na pokładzie musi mieć, żeby nie być uzależnionym w razie awarii od zewnętrznego pośrednika, tylko móc samemu dokonać konieczne naprawy. Ta apteczka techniczna została umieszczona tam, nawiasem mówiąc, w nocy z 9 na 10 kwietnia. 1300 kg. Kilkaset sztuk różnorodnych przyrządów. Nikt ich nie sprawdza. Nikt ich nie sprawdza. A to jest osobna sprawa. Ona tu była, nie ma tutaj nic. Nawet nie ma poszycia wewnętrznego tego samolotu. Są gołe blachy. Po prostu, a obie burty są wywinięte na zewnątrz. Nic tam po prostu z tego nie zostało. A raz jeszcze zobaczcie Państwo, co by się naprawdę zdarzyło, gdyby, powtarzam, z podwójną siłą ten samolot uderzył. Czy to ma, jak to się ma do tego, co tam w rzeczywistości obserwujemy? Tak wyglądałaby ta tragedia, gdyby dokonywała się w dwa razy gorszych warunkach, niż to opisuje pan Miller i pani Anonima. Pokazuję to Państwu nie dlatego, że mam w tej sprawie jakiekolwiek wątpliwości, bo już od dawna w tej sprawie żadnych wątpliwości nie mam. To nie znaczy, że wszystko jest wyjaśnione. To nie znaczy, że możemy na przykład powiedzieć, to był zamach. Taka hipoteza jest moim zdaniem uzasadniona. Taką hipotezę prokuratura ma obowiązek badać jako centralną. Ale to nie znaczy, że można odpowiedzieć twierdząco na tak sformułowane pytanie. Chociaż trudno przypuścić, żeby materiały wybuchowe, które składają się na ładunek C4, jeden z najokrutniejszych, najsilniejszych i najskuteczniejszych ładunków wybuchowych używanych zarówno przez terrorystów, jak i używanych w krajach obozu dawnego obozu wschodniego. A więc, żeby ładunek C4, którego ślady z
znaleziono tam w Smoleńsku, jak opisuje to pan Cezary. A więc był ładunek C4, tam się znalazł przypadkiem i został odpalony przypadkiem. Ale to oczywiście jest inna kwestia, którą trzeba dopiero zbadać. My nie zajmujemy się ideologią. My nie zajmujemy się oskarżeniami. My zajmujemy się w tej sprawie nauką i idziemy krok po kroku. Dlatego, gdy w lipcu 2011 mieliśmy tylko dane ze skrzynki parametrów lotu wskazujące na to, że zaczęło się od dwóch wielkich wstrząsów. Mówiłem o dwóch wielkich wstrząsach. Dzisiaj, jak mamy dane wskazujące na to, że przyczyną była eksplozja, jak wiemy, że fragmenty tego kadłuba były rozsiane 200 metrów przed dotknięciem ziemi, a więc że zaczął się rozpadać w powietrzu, możemy powiedzieć tak, fizycznie przyczyną tej tragedii była eksplozja. Ale jakie były uwarunkowania polityczne? Kto to zrobił? Jak i dlaczego? Na to pytanie będziemy musieli odpowiedzieć w przyszłości. I tak jakbym chciał, żeby debata z ekspertami pana Donalda Tuska, jeżeli oni się wreszcie odważą, jeżeli oni wreszcie będą mieli minimum odwagi, żeby tutaj przyjść i pokazać tę brzozę, no niech ją, może ją zmierzyli wreszcie. Liczę na to, no bo dostają takie pieniądze, że przynajmniej zmierzyć brzozę mogliby się nauczyć. Ja wiem, że mają kłopot. Kłopot, proszę państwa, ich polega na tym, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, że oni zaczęli mierzyć tę brzozę dopiero potem, jak ją pocięli. Naprawdę, dopóki jej nie pocięli, nie mierzyli tej brzozy. Oni ją zaczęli mierzyć dopiero wtedy, gdy Nowe Państwo, prawda? Nowe Państwo chyba opublikowało dokument prokuratury pokazujący, że ona nigdy nie była ścięta na 5 metrach i wtedy pan Rzepa z Szelongiem rzucili się z linijkami i zaczęli mierzyć tę brzozę i za każdym razem im wychodziło co innego. No dlatego, że jak wiecie, nawet tej brzozy nie mają, tylko odlewy sobie zrobili silikonowe. Naprawdę. I mają odlewy fragmentów, które je składają do kupy. No i za każdym razem, w zależności od tego, kto składa, to nie znaczy. Ja nie chcę państwa na groteskę narażać, żeby oni tutaj na tym stole składali tę brzozę, no ale może im coś już wyszło w tej sprawie. Otóż jesteśmy gotowi do każdej debaty naukowej w tej sprawie. Ale musi to być debata naukowa, uczciwa, transparentna, taka, którą będzie kontrolowało społeczeństwo. Nie, nie musi być przy pełnej sali. Ja rozumiem, że pan Lasek bałby się przy państwu przedstawiać swoje bzdury. Rozumiem to, szanuję jego uwarunkowania, ale niech będzie kamera. Niech będzie możliwość bezpośredniego, transparentnego weryfikowania, jak wyglądają dowody obu stron. Niech to nie będzie Magdalenka, proszę państwa. Bo Magdaleński w sprawie Smoleńska, póki ja żyję, nie będę. Dziękuję bardzo. Thank you.
Polska ma takich synów, będzie Polską.